Witajcie moi mili, to ja Onkel Jörg. Dzisiaj, z tego co dobrze pamiętam, to mamy co innego do roboty, bo miałem... Znaczy miałem, no nagrywałem tydzień temu do was odcinek, ale niestety mi się nie nagrał. Z przyczyn technicznych musiał się chyba przez przypadek przycisk guzik nagrywanie stop. No i... Ostatnio, że kosił łąki, dzisiaj za kara będziecie patrzeć, jak jest grabuja. Ale ja sobie chyba najpierw kupiam trzy odważniki, bo z tego co dobrze pamiętam, to nie mam żadnego odważnika. A mnie klatkuje. Nie, ja muszę chyba sprzęt zmienić, bo ten już jest wysłużony. A idziemy teraz obejrzeć do garażu, czy ja mam jakiś odważnik. No nie, nie mam odważnika, dobra. No to robimy wstecz. Tutaj są, tu są obciążniki. Dwa. Trzy. Wstecz. Teraz tak. Ja potrzebuję zgrabiarka. 75 tysięcy. Nie stać mnie na nie. To się wydajemy na 3 godziny. Ok. Wstecz. Wstecz. Teraz zrobimy zamówienie. To co jest grane? Zamówimy się to do stawu. O, już przyjechało. Jedziemy jeden obciążnik. Chociaż ja nawet nie wiem, czy ja mam ręczne podpinanie, czy nie. Może idę sprawdzić, czy ja mam tego moda. Mam go. Podpiąć wałek, zapiąć, wsiąść. Jedziemy. Dzisiaj sobie słoma, ma się słoma. Twe. Trawa, pozgrabujemy. Narzędy. Tyle zdążymy, tyle zdążymy. To się mogę wyłączyć, bo tam jest potrzebne. Albo to zrobię poza odcinkiem, reszta albo... Albo będzie następny odcinek z tego samego, a może z kimś. Wiecie, że gdzieś się oglądał filmik i była tam właśnie taka zgrabiarka i na tej samej zasadzie to działało. Także jest coś prawdy w tej zgrabiarce. Ach kurde, są jest taka krzywa łąka, a niech ją prąd popieści.
Jakoś ją tu muszę ugryźć. Mało, że tu to jeszcze tam jest taki dziób. No dobra. Jakoś to zrobimy. Chciałem się wam coś pokazać. Dawno mnie nie było, no tydzień temu, że mnie nagrano, ale tak jak gotowo, no... Chciałem się przez przypadek nacisnąć guzik wyłączania. I nagrało mi w sumie, no chyba z 5 minut filmika. Także, no... Wyszło jak wyszło. Drugi raz mi się już nie chciało do tego zabierać. Nie miałem ochoty na to, żeby jeszcze raz powtarzać ta sama operacja. Nawet żebym miał gra zapisaną, to i tak by robił to samo co teraz. No. W międzyczasie niestety nie miałem czasu, bo byłem z rodziną na wyjeździe. Byliśmy w Zakopanem pochodzić po górach, pozwiedzać. Było fajnie, ale się skończyło. Niestety wszystko co fajne szybko się kończy. To się niestety też skończyło, no i trzeba wrócić do rzeczywistości. Nie ma to tamto. Ale to już mniejsza z tym. Się jeszcze tak jak go nagram, tak to zaraz ciepnę. Ja wiem, ale te one są bezkolizyjne, te słupy. Nie będę kombinował, a cudował, żeby to na realnie wyglądało. Connection lost. No wjeżdżą. Coś mi się zdaje, że mnie coś internet szwankuje. Czekajcie, bo mnie... Connected. User left your channel. Przeciepło z DS-a i przeciepło mnie. Nie tankają, chcę w czasie zmienić. Channel switched. Channel switched. Tak, myślę, że mi nie wytnie takiego numeru więcej. Też to jest związane z internetem, nie z DS-em. No ale... Takie cyrki się dzieją, więc...
darmo. Dobra, zrobimy się tu przejazd. Do następny ten, jak się udał kogoś ściągnąć, to chociaż chciałbym zrobić ta trawa, bo to najwyższy czas przyspieszyć, żeby te zboża tu podorastały, także ją chyba wezmę i poza odcinkiem coś są porobia. Żeby to tu dociągnąć do stanu, który ja chcę. Nie było tak, że nie ma co robić i ja mam nie wiem ile ludzi. No, zobaczymy, no, prawdopodobnie trzy są w planie na poniedziałek. Nagrywanie u Ślązoka, więc spytam Ślązoka Mańka, czy oni by zechcieli. Ja, no to coś może z nimi nagram, albo jeszcze ktoś więcej. Zobaczymy, jak to będzie. Jak na razie za dużego wyboru nie mam. To będziemy widzieć, co będzie. Bardziej z góry, o tak, pięknie, ładnie. O, tak nie. To nie jest cofanie w stylu Jorga, dobra. Nie wiem, czy ostatnio się jeszcze nagodał, bo mi się to nie zapisało. Czy bym godał o tym, że wyciepnął, że ten mod demolki, demage mod, bo nie zdaje egzaminu. Usunąłem go w ogóle z paczki. Aha, link do paczki dostaniecie pod filmikiem. Co bych jeszcze musiał powiedzieć? Ludzie z Łodzi. Nie mam pojęcia. Tego modu nie ma. Link do paczki będzie pod filmikiem. Nagrywanie na multi jest pod bolszym znakiem zapytania. Na wakacjach już był, lub mi się pomału kończy jeszcze, bo od dzisiaj jak to nagrywam, to w sumie tydzień czasu w lopu. Ale niestety trzeba w domu coś porobić. Także nie będzie leniuchowaniu.
niestety trochę pogimnastykować. Być może dzisiaj już coś zacznę, bo tak dzisiaj w sumie od rana odpoczywam. Się nic nie chce. No ale trzeba będzie zacząć coś robić. Bo żaden z was tych za mnie nic nie zrobi. No. Poniedziałek będę miał jeszcze więcej do roboty, także da się będzie postarać coś jeszcze dzisiaj tknąć z tego. Zrobić. Jak mnie to pytam. Pytam po zatku. Trowa robię, bo potrzebuję jakiś onka, żeby zarobić jakiśkolwiek szmal, bo jak widzicie, odcinko wygląda 35 tysięcy. To jest trochę ciekawo. Unia nie chce dać deputatu. No niestety gwizdam cienko. Ale no dwie zbierające wciepniemy do mieszalnika. Zrobił, a to nie przecząc coś tego. Żeby się już zrobiło, to by trzeba było przecząć. Zrolować, pofoliować. A to jest wciepne normalnie. Dwie zbierające do mieszalnika trawy zamiast siana. Tu dwie wciepne przy krowach, bo tam jest ten. Mieszalnik ekstra. Komu tam też domy, bo słomyżek tam chyba zawiózł. Tylko co się nie mylę, jedna przyczepa. No i tam ta mała łąka, co tam jest, to zaraz do krów, tam do tego mieszalnika. Ciepna. Najwyższy z tej łąki. Coś wciepna to. Że będziemy w trzech trawach zwozić, no bo te trawy tu jednak trochę jest. Jest to też taka opcja. Paszę mieszaną potrzebuję też do innych zwierząt, także to muszę to w mieszalniku zrobić, to już nie muszę do krów robić paszę mieszaną. Krowy by nie było źle kupić.
bo to by mi już robiły. Jakiś dochód, bo mleko wyszło. O, ale to mam słabe hamulce. No dobra, bo i tak nic nie jedzie, a nie widzę, na jakich światłach stoję. Oczywiście z kabiny patrząc. Aha, to są kartofle, miel. Rzepak i słonecznik, jak się nie mylę. Jedziecie, nie jedziecie. Tam z tej strony też nic nie jedzie, no to... To ja daję. Trzeba jechać na łąka. Wziął na 3 godziny, ale chyba jakby wziął na 2, to by mi też chyba stykło. Tak przepłacił. Jak zwykle. Ziołek na wyrost i na spuchliznę, no ale trudno. Dobra, robimy jedno kółko naokoło, żeby porobić ukrotniki. Potem na początku by to tak jeździł sam wzdłuż, bo jakoś to tam pojeżdża. Jakbyście jeszcze nie widzieli, to tak byle kaj stoi jakoś wiata i jak widać, to się wszystko otwierał. Jest wszystko do stawiania. W 11 też były takie wiaty byle kaj, że szło maszyny postawiać. To też idzie zrobić. Nawet w 11, z tego co dobrze pamiętam, to było takie zadanie w tych... Znaczy w tych zadaniach. Takie zadanie było, że trzeba w jak najkrótszym czasie posprzątać maszyny przed deszczem. Myślę, że się nie mylę co do tego. To tak chyba było. A tutaj są silosy na kiszonka. Kiszonki można robić byle gdzie. A tu są stogi słomy i jakaś taka wiata. I nie wiem, czy to jest... do sprzedaży, ale tak to wygląda, jakby się to sprzedawało. Stogi to są ozdobne, a w tej wiacie, jak się nie mylę, to w środku jest animacja słomy luźnej. Ale to raczej wygląda na to, że się to tu by sprzedawało słoma bardziej niż im tu bagazerowało. No tak byle kaj na mapie jest poustawiany, więc... Chyba, że się mylę. No jeszcze tego nie miał okazji spróbować. Na jakiej zasadzie to działa? Ale może jak trochę trawy tu nazbierą, to... Zobaczę, na jakiej zasadzie to działa.
przy drobie powinno być na podobnej zasadzie. Fajne, to tak, bo jak ktoś chce sprzedać słoma, nie musi po całej mapie lotać, jak to będzie do skupu słomy. Chociaż ja bym musiał sprawdzić, jako tam w moich, przy moich górach, a to jak stąd pojedziemy, to się tam obejrzy, czy tam się jakieś jajka narobiły palety. Jak nie, to bych tam musiał chyba jeszcze palet dowieść. Pustych. Gdyby się to tam narobiło. Też tak prawie dzisiaj chcę, no ale muszę to zrobić, bo nie mam kiedy do was inaczej nagrać, no. Jutro na pewno nie będę nagrywał. To jest sobota, pojutrze jest niedziela, to tyżni. A od poniedziałku, jak ja się dać do konkretnego remontu, to też nie będzie za dużo czasu. Kiedy nie będę musiał wygospodarować na poniedziałek wieczór czas, żeby z Mańkiem i ze Ślązakiem nagrać. I potem jakoś ustawić nagrywanie u mnie. Poniedziałek. Co jeszcze? Takiego ciekawszego. A tu też są silosy. Także silosów tu nie brakuje. Ktoś ma ludzi, że jest mało, to niech se przeleci po całej mapie. Przeliczy te silosy, nie wiem jaką one mają pojemność, ale te 200-300 tysięcy mają. Elegancko zadaszony. Jeszcze się no zorientujemy, jak to będzie wyglądać w rzeczywistości. Musiał panować, bo zaczynam przysypiać sam. Przy tym nagrywaniu i zaraz tu i artykna kalfasem w klawiaturę i będzie tyle z tego wszystkiego. Nie muszę
opanować to cholerne paliwo. Też kiedyś na jakiej zasadzie to działo. Tam idzie nabierać i kaj to wozić. Nie widziałem, żeby kaj szło do pana wdową przewozić, chyba że do bio, ale tam nie ma. Tam nie ma tak jak w poprzedniej wersji produkcji oleju. Więc nie wiem, co tam jest grane z tym paliwem, ale to się dowiem. Jakby na wiedział, to nie omieszkam wam to też pokazać. Na razie niestety muszę się skupić na robotach czysto rolniczych, no bo przyszły sianne kosy i nic wam na to nie poradza. Musicie to przecierpieć ze mną, żeby się potem pobawić dalej. Ta też tu jest do użytku. Także no z wiatami to jest fajnie, bo jest ich dużo, silosów też jest dużo. I myślę, że wszystkie są do użytku, bo to jest wszystko jedno i to samo. No. Podany w różnych punktach mapy. Także jak wybieramy z tego na gospodarstwie, to tu też nie będzie problemu z wybieraniem nikaj. Jak zrobię ta łąka, to ta może nawet nie zrobię jej całej, bo no nie mogą co nawijać. Tak nic nie ma tu mod demolki. Nie wiem, czy tylko to w ostatnim odcinku czyni, że jest wywalony, bo on nie spełnia swojej roli tak jak powinien. Jego używać nie pyta. Co jeszcze? Aha. Ciekawe, czy jeszcze zadziałała wtyczka. Zaczyna majaczyć. Wybaczcie mi, ludzie. To są majaki. Godziny do was nagrywam, trzeba bym było jaką kawa, bo nie wyrobię dzisiaj się.
to wyjdzie źle. Faktycznie zaczynają mi się palce mieszać na klawiaturze i wszystko już. I myślę, że nie przycisnę, że się zaś przez przypadek wyłączenia nie wyłączę w nagrywaniu. Ale mi się to udał tym razem. A nie tak jak ostatnio, że klapnął i nie było. A co do tego zbierania i tak dalej, to tego to zobaczymy. Może jak to nagrywa z Ślązokiem i z Mańkiem, może będą chcieli mi pomóc. I mi pomogą. Też to zgrabowanie też zostanie dość trochę. Najwyżej by jeden zgrabował, obydwu by my wozili, to by jeszcze jedna przyczepa bomb, ta mniejszą, ta większą by wypożyczył. I najwyżej by my... skończyli ta trawa na razie, a jak się pod budą zebrać jeszcze zaś kogoś, no to... jakiś większy odsłonie, może by jakieś niwa się zrobiło. Pożyjemy, zobaczymy. To będzie jakiś Ślązok, będzie Maniak, zawsze ich idzie spytać, co oni o tym myślą. Pójdzie coś wykombinować. Aha, tu mi się tak kiepsko trafiło. No dobra. A to ja sobie pojadę od wierchu. Nie, w ta strona kręcę. Dobra, lecimy na Szczecin. Śpiących ja bym przyjechał w nocy, 12 w nocy było, jakże z Zakopanego przyjechał, jeszcze mieli fajną trasę cały dzień. Także od 6 do 12 na nogach, dzisiaj jeszcze też nic nie spał. Zaczyna mnie niestety łamać. Trzeba się wziąć do jakiejś roboty na świeżym powietrzu, chociaż tam nie wiem, czy ma sens wyłazić. Bo hicnąć się jak po zbóju. Sens wyłazić na dwór. Ale na pewno ma sens jakąś kawę się zrobić, bo bez tego to ja dzisiaj zniknę całkiem. Także ja myślę, że ja zakończę. Dojadę do góry, zakończę to na dzisiaj. I ewentualnie dalej pojedziemy.
wody z ogóle są poza ekranem, poza anteną. Albo jak będzie Maniuś. To zakończam. Dobra, jo. Ja nie by to przeciągnął. Wybaczcie, ale ja sam usypię. Morda mi się, czy przecież kawa zrobić. Tak dalej, także... Może w przyszłym tygodniu dostaniecie jeden odcinek już z multi, jak się Maniek i Ślązok zgodzą, to może z nimi coś nagram. A jak to będzie dalej wychodzić? Pożyjemy, zobaczymy. Nic wam nie obiecuję, bo w sumie nie wiem, jak to będzie wychodzić. Ja się dopiero okołżę. Ja jeszcze obejrzeć rosną ta tabliczka. Zresztą wszystkie te tabliczki, co tutaj są. Westbridge Hill Oil Company, Kreis Una. Tu, co się tu przywodzi? Raps, czyli rzepak, kompost, skądś go muszę nabrać i woda. Gdzie załadować? Roll oil, czyli... Jaka to panu? Ropa naftową? Diesel do industrii, biodiesel, czyli do maszyn, do tankstele nasze. Olej silnikowy i olej opałowy. Tu jest strefa załadunku, ale czego? Olej silnikowy. I tu się... Ktoś nic nie chce robić. Raps on ungeliefert fit per house to in heights oil and to zum verkaufen tankstellen und der in una. O, to ja muszę rzepak tu przywieźć i kompost, żeby mieć ten olej opałowy i ten olej silnikowy z kompostu i z rzepaku się robi. No dobra. Tu jest do kompostu wyładunek. Tu jest na woda. Tu jest diesel do tankstelli na farmie. Tu jest diesel do zakładów. Kaś był na rzepak. Kaś jest na rzepak. Kompost? To jeszcze musi być Kaś. A tu trzeba rzepak przywieźć. Przyjomą rzepak. Tu magazynka jest. Rzepak mam 8000. Czy ja go mam zasiany? Chyba nie. A jak ja bym sobie tak jeszcze...
Czekajcie, no, ja muszę sprawdzić, czy ją mam rzepak posiany. Taka jest moja mapa. Tu jest moja mapa. Wzrost i teraz tak rodzaje. Fioletowy to jest... Czemu na 11 nic nie ma? Tu jest żyto. Tu jest chyba rzepak. Tu by miały być ziemniaki, a tu miała być... Przecież ja tu miał mieć ten chmiel. Coś mi tu zaczynał nie pasować. Trzeba zrobić wyścig po polach. Z tego co ja pamiętam, to ja tam chmiel się. Według tekstury by musiały być ziemniaki. Tu wiem, że też mi już coś wychodziło. Jak to? Że pamiętam, to tu jest rzepak. Tak. Tu jest rzepak. Tu jest zboże, to tu będzie... No, co to miało być? Żyto? Coś mi się zdaje, że jest spieprzony chmiel na tej mapie. O, trzeba będzie w lesie chyba zajść na ten projekt Una jeszcze raz i posprawdzać to.
niby jest zasiane, ale jest niezasiane. Dobra, no dzisiaj się już nad tym nie wyda rozczulać, ja na dzisiaj kończę. Następnym razie to przy okazji spróbuję wziąć ten siewnik i kukurydzę tam ciepnąć. To zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Chcę zrobić kukurydzę, to znaczy, że chmiel, bo nie widzę go nawet w spisie tych, czyli tu jest chyba chmiel pominięty. Jest do siewnika wszędzie dodany, ale nie ma go w magazynie. Tu jest magazyn, wszystko, licznik zostało, bo to zostało z 5.3.1. Ale w 5.4.1 zdaje mi się, że pominął uprawa chmielu na polach. Jak to tak będzie, no to będę miał jedno pole u góry. Albo tak to zostawię, aż to już nikt nie wierzy, gdzie jedno pole u góry. Jak będzie chmiel pominięty, no to będzie masakra. No dobra, ja na dzisiaj kończę. Do następnego, trzymajcie się moi mili, pa.